Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Veto. Dzisiaj naszym gościem, pogadamy sobie dzisiaj z Albertem Rokickim. Bardzo się cieszę, że Cię widzę, Albert. Dawno się nie kontaktowaliśmy, więc dzisiaj może być fajnie dużo tematów do przegadania. Cześć. Mi również jest bardzo miło gościć u Ciebie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tobie życzę i widzom Veto. No, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie ten rok bardzo ciekawy pod względem inwestycyjnym. Dużo się będzie działo, podejrzewam, w gospodarce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z rozwojem pandemii koronawirusa. Surowcowo parkiety rozgrzane do czerwoności. I o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Jak tam właśnie Twoje oczekiwania wobec rynków polskiego i amerykańskiego na te najbliższe miesiące? Znaczy, tutaj wspomniałeś o tych surowcach i ja od dawna właśnie jestem zwolennikiem tezy, że mamy hossę surowcową i ona jeszcze potrwa ładnych kilka lat, a nawet nie zdziwiłbym się, gdyby to był taki początek megatrendu, no, analogicznego jak na akcjach amerykańskich od 2009 roku, czyli już ponad 11 lat. Tym razem tym wybranym, czy klasą wybraną aktywów będą moim zdaniem surowce, bo one będą odzwierciedlały stopniowy powrót inflacji, prawda? Ona gdzieś tam za rogiem już się pojawia, jak to wielu sceptyków i zwolenników teorii spiskowej dziejów twierdzi, no, że ona jest ukrywana, tak, tuszowana, no, ale sami wiemy po zakupach takich zwykłych produktów w supermarkecie czy sklepie, no nie mówiąc właśnie o żywności, tak? I tutaj nie bez przyczyny już wykres soi pokazujesz, bo ta żywność, no tak, naprawdę petarda i na to się nie zwraca uwagę, tak? I ta żywność nie ma aż takiego dużego udziału w koszyku inflacyjnym, prawda? Szczególnie w krajach rozwiniętych. I dlatego oficjalnie podaje się niższą, niż ona realnie jest odczuwalna przez takiego zwykłego Kowalskiego, czy też takiego Mr. Smith w Stanach Zjednoczonych, tak? Także jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o przewidywania, bo jeszcze o to pytałeś, to ja cały czas jestem optymistą, ale już ostrożnym optymistą, ponieważ wiesz, siłą rozpędu przy takim dodruku, no to może jeszcze wiele miesięcy rosnąć, czy utrzymywać się na bardzo wysokim poziomie, no ale korekta jest nieunikniona moim zdaniem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie już naprawdę Nasdaq, Dow Jones, szczególnie Russell, też mały, indeks małych spółek, moim zdaniem to są indeksy już przegrzane. Mam też przygotowany później wykres Tesli, ale zostając przy tych surowcach, właśnie pytanie, czy to nie jest ten wzrost na surowcach, na takich oczekiwaniach inflacyjnych, bo wszyscy właśnie sądzą, że ta inflacja tutaj rośnie. Jestem tutaj w tym obozie, że jest presja deflacyjna i jest wiele krajów, które już raportują deflację, bo przy kreacji pieniądza chodzi o to, jak dużo kredytów jest branych, a tych kredytów na chwilę obecną jest mniej branych niż rok temu, a w szczególności na przykład w branżach, w przedsiębiorstwa biorą mniejsze kredyty niż kiedyś. No i pytanie właśnie, czy tutaj nie działa po prostu zwykła wojna handlowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Tam były przepychanki tych ceł i właśnie może ceny tych surowców tutaj poszły w górę. No i to się odbija właśnie na portfelach tych Kowalskich czy Smithów, jak mówisz. No ale to ja to nie wiesz, nie mam pojęcia. No. To jest pytanie, co, zobaczymy to za rok, zobaczymy, co się stało z tymi surowcami, czy one jeszcze wybuchły. No tak, zobaczymy. No przyszłości nie znamy. To ja również mogę powiedzieć, że nie wiem, co się wydarzy, tak? No ja po prostu taki scenariusz obstawiam, aczkolwiek scenariusz twój deflacyjny też by mnie nie zdziwił, no bo po takiej euforii szczepionkowej i stymulacyjnej, prawda, może w drugiej połowie tego roku przyjść taki moment sprawdzam, tak, taki moment otrzeźwienia i faktycznie no wszyscy się przekonamy, że jednak okej, wygraliśmy z wirusem, jest on pod kontrolą, ale jednak ta gospodarka jest w gliszczach, prawda? I jeżeli by zdjąć tą rekordową pomoc rządów i banków centralnych, no to sytuacja nie wygląda tak różowo, prawda? Jak to giełdy przedstawiają przynajmniej. A to też właśnie u ciebie z tym ostrożności, na przykład scenariusz, w którym ten nowa mutacja koronawirusa, ta B117 z Wielkiej Brytanii, ona robi spustoszenie i po prostu głęboki lockdown i jednak nie mamy wygaszenia pandemii, tylko drugą czy trzecią falę? I wtedy... no jest to jakieś ryzyko, natomiast no, na tym się zupełnie nie znam, wiesz, to już zostawiam ekspertom, wirusologom,
Także no mam nadzieję, że nie, aczkolwiek no nie można takiego scenariusza wykluczyć, bo no każdy wirus ma swoje mutacje. To wiem, to czytałem i ciężko by było przypuszczać, że ten jest jakimś wyjątkiem szczęśliwym dla nas. Także no jak najbardziej ostrożność jest bardzo wskazana. Aczkolwiek powiem Ci tak, że no załamanie w marcu, kwietniu ubiegłego roku nauczyło jakby, to była najlepsza szczepionka już na kolejne ewentualnie mutacje, znaczy jeżeli chodzi o rynek, prawda? Rynek się uodpornił trochę na tego wirusa. Już nie będzie takiej paniki moim zdaniem. To wiesz, to jest tak samo jak z problemami krajów PIGS. Najpierw była panika odnośnie Grecji, największa, prawda? O dziwo, no, nie największy kraj Unii Europejskiej, ale on spowodował największą panikę w 2011 roku. Pionowo w dół, wiesz, nie wiem czy już wtedy byłeś na rynku aktywnie, Nie, ale co? ja pamiętam, że to był z psychologicznych względów jeden z najtrudniejszych okresów w mojej karierze w ogóle. Ja byłem przerażony przez moment. Myślałem, że to jest powrót do kryzysu, tego wielkiego kryzysu tak zwanego. Ale na szczęście to tam zostało zastopowane bardzo szybko. Indeks odrobił straty. Ale o co mi chodzi? Że potem większe kraje zaczęły mieć problemy. Włochy, Hiszpania, tak, Irlandia. I one już nie powodowały takiej paniki. Wiesz, jakby Wiem, o co chodzi, że to rynek przyzwyczaił się. zaczął, tak, rynek nauczył się z tym żyć, wiesz, z takim zagrożeniem. Tak samo jak z Rosją, wiesz, z terroryzmem. Najpierw jest panika, takie rąbnięcie, a potem nagle, wiesz, wszyscy analitycy nagle mówią, no tak, trochę przesadziliśmy, wiesz, no jednak da się z tym żyć, tak, można z tym jednak prowadzić działalność gospodarczą. Tak było z wojnami Trumpa, z wieloma czynnikami, tak. Tak na koniec dnia to uważam, że właśnie ta złowroga inflacja, o której żeśmy rozmawiali, to jest największe zagrożenie, bo w tym momencie, no bo wiadomo, że banki centralne mogą drukować, dopóki nie ma właśnie zagrożenia inflacyjnego. W momencie, kiedy ona by się wymknęła spod kontroli, no to wtedy by był problem, bo Fed, Europejski Bank Centralny, NBP musiałyby hamować wtedy niestety gospodarkę właśnie, poświęcić gospodarkę w imię powstrzymania właśnie utraty wartości pieniądza. No to niestety, no to jest bardzo ciężki wybór, ale tym głównym mandatem banków centralnych, no to jest trzymanie inflacji pod kontrolą, prawda? W Stanach jest tak nietypowo, że drugim mandatem jest pełne zatrudnienie. I wiesz, szef Fedu może się wytłumaczyć w każdej chwili, że no come on, no ale ja muszę doprowadzić do pełnego zatrudnienia, żeby bezrobocie spadło tam z 10 czy tam z 7 do 5, tak? I on ma zielone światło, nawet jak inflacja jest troszeczkę powyżej celu. W Polsce jest jeden mandat, tak? Ochrona wartości pieniądza. Więc teoretycznie powinien NBP też podnosić stopy od razu, przynajmniej zakończyć QE polskie, tak? Już nie kupować obligacji i tak dalej. No jakieś interwencje słowne i tak dalej powinien wtedy uruchomić. Ale na razie, tak jak zauważyłeś, no nie ma oficjalnie wysokiej inflacji. No mówmy się szczerze, poza surowcami, poza żywnością, no to mieszkania raczej tam nie szaleją, nie ma Już jakichś upałów. wygaszone jest w porównaniu do 2019, już ten wzrost nie jest taki dynamiczny jak tam ostatnie 5-6 lat, które ludzie się łapali za głowę. No i nawet złoto spada w tym momencie, też nagrywałem o tym odcinek, że złoto spada, nawet dzisiaj przed otwarciem mamy jeszcze spadek. Dzisiaj nagrywamy w piątek przed 14, więc też już spółki wydobywcze tak samo tracą przed otwarciem. Także kolejna jakaś tam droga, no, noga spadkowa. Ale poczekaj, chciałem jeszcze wrócić do tego, oj, uciekło mi, do tego celu inflacyjnego. Czy to właśnie nie jest tak, że ludzie są wypychani na to, że muszą teraz coś robić ze swoimi pieniędzmi? Bo Tadeusz Kościński, dobrze powiedziałem nazwisko ministra finansów, powiedział, że nie jest tak źle, wyciągajcie pieniądze skąd i kupujcie. I czy to nie jest właśnie taka ta proaktywne działanie ministra finansów, żeby właśnie kreować trochę większą inflację, ten ruch, obrót i tak dalej? No wiesz, pamiętaj, że rządowi jest na rękę, żeby sytuacja w gospodarce się poprawiała. No to jest zawsze od wyborów do wyborów strategia, więc im jest na rękę nawet jakaś podwyższona inflacja, żeby były wyższe przychody z VAT, no bo wiadomo, wyższa cena to i VAT jest wyższy, tak? To No i wiadomo, to większy jest obrót, pokazane od lat, nie? Bo tak? to, no. Obrót, tak, No. VAT dochodowy, to wszystko idzie wtedy w górę. PKB rośnie i krótkoterminowo jak najbardziej inflacja jest pożyteczna dla takiego, wiesz, rozniecenia wzrostu, no ale to jest na krótką metę, no bo potem jeżeli ona się wymknie spod kontroli, a ja pamiętam jeszcze w latach 90., jak była powyżej 10%, dało się z tym żyć. Teraz
Ludzie by się łapali za głowę, ale ja jako student pamiętam, wiesz co, takie było święto u nas na uczelni, takie nieformalne niemalże, wiesz, jak inflacja spadła poniżej 10%, wiesz, już była jednocyfrowa. Pamiętam, wszyscy o tym mówili, wiesz, no ta inflacja spadła w końcu, nie? Wielkie wydarzenie, wiem. Nie wiem, to był może drugi, trzeci rok studiów moich, także teraz nie do pomyślenia, Który? że była ona tak wysoka. 80. lata? To 80. Tak. lata? 90., końcówka 90., 90., okej, wiesz. no. Takie tam druga połowa lat 90. i słuchaj, wyobraź sobie, jak my teraz jesteśmy rozpieszczeni tym, że tej inflacji nie ma długo, prawda? Podczas gdy wtedy kredyt hipoteczny był 12-13% pewnie przy takiej inflacji, bo jeszcze bank musiał marżę jakąś dodać, prawda? Także z jednej strony, no kurczę, cieszmy się, że właśnie nie ma tej inflacji i może ty masz rację w długim terminie, że jeszcze hola hola, nie, jeszcze trochę poczekajmy, tak, z tym nadejściem takiej mega inflacji, ale kiedyś ona niestety zapuka do naszych drzwi. Trzeba być przygotowanym, moim zdaniem, szczególnie ci, którzy mają kredyty w złotem, tak. Niestety raty wtedy tak, będą szły w górę. No i ta złotówka właśnie może być po prostu osłabiana przez banki centralne, w szczególności właśnie nasz bank centralny. Ale to też zobaczymy, jak no to będzie wyglądało w najbliższych to. Miesiącach. Słuchaj, mówiłeś o rozwiniętych rynkach, szczególnie amerykańskich, że tam już trzeba być ostrożnym. I co tutaj przewidujesz? Ostatnio nagrywałeś materiał o Tesli i w tym momencie też Tesla przy $840 za jedną jednostkę, to jest przed splitem około 4,5 tysiąca dolarów. Więc ta wycena jest bardzo duża w porównaniu do lat poprzednich, to jest wzrost konkretny. Mamy napływ kapitału do różnych ETF-ów z ekspozycją na rynek amerykański. Ten wzrost jest już bardzo duży od marcowych spadków. Jak tutaj właśnie przewidujesz na kolejne miesiące? Czy to będzie lekka korekty się spodziewasz, ale potem jeszcze cały czas do góry? No Tesla właśnie to jest taki symbol, tak, tego przegrzania. To jest ten lider i trzeba obserwować moim zdaniem, bo jak Tesla się załamie, no to będzie pierwszy taki symptom, wiesz, że lider ma problemy, że kark tego byka największego został przełamany. Zresztą uważam troszeczkę sztucznie, niewiarygodne wręcz, że Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi, wyprzedził Jeffa Bezosa, w ogóle Warren Buffett został zepchnięty chyba na 7. miejsce dopiero. Także uważam, że to możemy kiedyś wspominać, wiesz, i będzie to opisywane w książkach, taka anomalia właśnie, że Elon Musk został na moment zdecydowanie najbogatszym człowiekiem, mając firmę, która tak naprawdę nie zarabia. Dużo tych przyszłych przychodów jest jakby zaksięgowane i sprzedaż bodajże baterii, tak. Od razu mówię, nie badałem fundamentów Tesli, i wiem, że są analitycy, są inwestorzy, którzy twierdzą, że ten wzrost jest uzasadniony, że to będzie taki drugi Amazon i on, wiesz, zamazonuje, czyli zarżnie resztę branży. Jakby zostanie tylko Tesla i długo, długo nic. Ja w to osobiście nie wierzę. Natomiast technicznie, jakbyś spojrzał, no to jest balon, tak, który powinien pęknąć. Wiesz, na każdym interwale jest przegrzany, więc wiesz, wiadomo, że siłą rozpędu, tak jak Bitcoin, no to nie, wiesz, z wyznawcami ciężko jest walczyć, bo to jest religia bardziej, wiesz, niż jakieś aktywo, czyli wiesz, ludzie wierzą w Elona, to tak niemalże jak ultras, wiesz, mają kibice jakiegoś klubu, wiesz, i oni wręcz, wiesz, życie poświęcą dla tego klubu, więc to tak troszeczkę wygląda, tak? No, więc firma się może rozwijać oczywiście, ale mówimy o samej wycenie, bo wiesz, Amazon też kiedyś tam mocno wybuchł, a firma została do dzisiaj i jest największą firmą logistyczną i sprzedażową na świecie, ale kiedyś też zjechała mocno, tak? O, tak. I tak samo z Tesla może być, że ona zjedzie, bardzo mocno wyceny mogą zjechać, ale firma może zostać i się rozwinąć niesamowicie, no. Jak najbardziej. Ja tylko mówię o tym takim średnim terminie, powiedzmy, tak? W przeciągu pół roku obawiam się, że wyżej może nie być już, tak? Niż te poziomy. Nawet ośmieliłem się w ostatnim wideo powiedzieć, że całkiem rozsądnym posunięciem by było shortowanie Tesli. To po raz pierwszy się ośmielam, bo wiem, że z Elonem mało kto wygrał. Najczęściej musieli odklepywać pozycje shortujące. Natomiast teraz uważam, że jest szansa, żeby Elona trochę. Ja nagrałem materiał, w którym kupuję jedną akcję Tesli, mówiąc, że dobra, jak ja kupuję, to zaczyna spadać. I jak kupiłem po 800 dolarów, pomyślałem, dosyć już, $800 musi spadać. I zaczęło spadać, rzeczywiście, jak ja podczas nagrania tego odcinka zaczęło tam spadać, wiesz, tam nie wiem, 0,5%. No i na zakończenie tego odcinka sprzedałem tą Teslę już.
I w nocy, wieczorem i w nocy na 860 pojechało dolarów. Rozumiesz, co chodzi? Bo Że ty jeszcze myślałeś, bym że raz. kontrariańsko myślałeś, że będzie, że jak kupisz, to runie, To tak? runie, no i właśnie Nic. zakończyłem tą pozycję, wiesz, sprzedałem, to dla zabawy to było i jak sprzedałem, to właśnie zaczęło rosnąć na 800 chyba 60 albo 870, więc bardzo śmieszna sprawa, że po prostu jak sprzedałem, to zaczyna rosnąć, jak kupuję, A zaczyna tak, ale spadać, także powiem ci, już że tak. niedługo ja też kupuję. Ale kontrariańsko ci powiem, że tak, no na okładkach gazet, gdzieś tam na czołówkach portali Elon Musk najbogatszym człowiekiem. Nawet mój tata mi powiedział, że Albert, wiesz, że Tak. Elon Musk jest najbogatszym, no jednak to konsekwencja, prawda, tak jakby z takim szacunkiem. Natomiast ja też szanuję Elona, ja go lubię bardzo osobiście, natomiast to wszystko mi podpowiada, że to jest, wiesz, sygnał, żeby być bardzo ostrożnym, a nawet można się Tak. pokusić o ostrożne shortowanie. Wszystkie wskaźniki są przegrzane. Tam cena do zysku była 1370 w którymś momencie. Nawet nie wiem, czy nawet nie więcej. Mamy Ojej. napływ kapitału na amerykańską giełdę, właśnie na technologiczne spółki, które właśnie nie zarabiają. W którymś odcinku będę sobie nagrywał, bo teraz nie mam tego przygotowane, ale mam tylko jeden tutaj jeszcze taki wykres, który sobie przygotowałem. Spike w, no, strzała taka w margin debt. W tym długu właśnie pozycji 800 miliardów dolarów jest na chwilę obecną. Ludzie się zadłużają, żeby kupować akcje czy kupować właśnie opcje. I no i w tym momencie też mamy najwięcej handlu na opcjach call na Tesli. I wszyscy po prostu sądzą, że teraz będzie właśnie Tesla jeszcze bardziej rosła. Idziemy na 1000 dolarów za jedną akcję, to by było około 6000 dolarów przed splitem, co by było kosmicznym wzrostem jak na amerykańską giełdę. Cały świat teraz wchodzi, ma ekspozycję na giełdę amerykańską i była kiedyś mapka taka, też pokazywałem, że cała Europa, było w Polsce Biomet Lubin. Najwięcej osób kupowało Tak. Biomet, a cała reszta Europy to była właśnie Tesla. No No to i tak to potwierdza wyglądało. tezę, tak, że się formuje bańka spekulacyjna, ona być może nawet teraz pęka, ale wiesz, wczoraj na przykład się spotkałem z takim wykresem Goldman Sachs zaprezentował, gdzie najwięcej zarabiały w ostatnich latach spółki, które nie przynosiły zysku, sobie wyobraź. Ja byłem w szoku, właśnie taka petarda, wiesz, pionowo w górę jak Bitcoin, albo nawet bardziej stromo, to był indeks właśnie złożony ze spółek, które nie pokazały jeszcze zysków. I tam między Dokładnie, innymi no. Tesla, prawda, tak dyskusyjnie, bo ona od roku zarabia, tak? Ale to też jest, wiesz, bardziej księgowo, czy też ze względu na sprzedaż tam CO2 tych praw, prawda, czy baterii. No, także, no mówię, coś w tym jest, że te startupy, prawda, bardzo, bardzo mocno rosły w ostatnich latach. Zrobiła się taka moda na Na spółki kupowanie technologiczne. marzeń, ja To wiem. dużo. Już możliwe, że przejdziemy właśnie przez taki crash mocny i przejdziemy wtedy na spółki typu value, które coś generują i mają sprzedaż i starają się utrzymać w momencie na przykład kryzysu, głębszego kryzysu Tak ekonomicznego. jest, tak. To I jest po zawsze spadku? marzenie. I tutaj po spadku sądzisz, że albo już to się dzieje, czyli gdzieś od października mamy napływ kapitału na rynki rozwijające się, emerging markets, to by też się pokrywało z wykresami sprzedaży w dark poolach, czy właśnie insiderów, którzy sprzedają od października, listopada gdzieś swoje akcje właśnie na rynkach rozwiniętych. I od tamtego czasu gdzieś jest po prostu napływ kapitału na rynki rozwijające się, w tym Polskę. Zaraz też wam pokażę wykresy, bo są przygotowane. I też możesz Tak, mówić, co największe o tym napływy od sądzisz. 2010, czyli od 10 lat. Największe napływy na emerging markets. No i Polska też na tym korzysta, jak widać, WIG To jest 20, WIG. WIG20. Pokażę turecki. Tureckie wykresy wyglądają o wiele lepiej, jeśli o to chodzi. Tutaj ten kapitał też dużo napłynęło. I to jest właśnie pytanie, czy ten trend będzie utrzymywany dalej. To jest bardzo ciekawe. No wiadomo, że mogę jeszcze pokazać na przykład Gazprom, który też tam korelował z tym, ale on ma teraz problemy z wypowiedzeniem umowy. Nord Stream 2, tam sądzą, że może być zahamowana ta inwestycja. JSW też, zobaczcie, jak to działa, że od tego listopada jest napływ kapitału i skupowania akcji. Ceny Mamy węgla w ogóle rosną, PGHM. szczególnie w Chinach, tak. One wzrosły o prawie 100% w ostatnim okresie. Dlaczego? Bo Chiny prowadzą wojnę handlową z Australią i wstrzymały import z tego kraju. Australia jest największym eksporterem węgla koksowniczego, akurat ten surowiec, który wydobywa JSW. I wyobraź sobie, że w tej chwili kontrakty na australijski surowiec tak oscylują 110 dolarów, a Chińczycy płacą 200 dolarów za towar, który muszą ściągać nawet ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Rosji.
I pewnie również z Polski, chociaż tam no, ten polski czy rosyjski jest gorszy jakościowo niż ten z Ameryki Północnej. No ale zawsze, tak? Także no, coś jest na rzeczy, że nawet węgiel, ten, który jest znienawidzony i praktycznie dużo się mówi o tym, że cały świat przechodzi jednak na rozwiązania ekologiczne, on też bardzo mocno rośnie w cenie teraz. Także jest szansa nawet dla JSW. Dobrze. Dobrze. Całkiem ciekawe to. No i właśnie to dalej surowce, tak? Dalej surowce, że tutaj jednak surowce są w cenie, bo każdy walczy o te surowce. Bo jest właśnie są oczekiwania inflacyjne plus właśnie wojny handlowe, jak sam powiedziałeś. Tak, jeszcze słuchaj, przypomniało mi się bardzo mocny kontrariański, ja lubię takie kontrariańskie sygnały. Wyobraź sobie, że jedyny taki poważny ETF, gdzie światowi inwestorzy jego rozpoznawali, znali, kierowali się nim, czyli ten Van Eck Coal ETF właśnie na węgiel, został zamknięty. Pod koniec grudnia ubiegłego roku. Coal, no został zamknięty. Zazwyczaj tak, dołki w ogóle na jakimś aktywie, czy w ogóle jeżeli chodzi o całą giełdę, się pokrywają właśnie z zamykaniem ETF-ów, z zamykaniem funduszy. TVN BIS, biznes, TVN CNBC zamknął się, słuchaj, prawie idealnie w dołku w 2012 roku. Stwierdzili, że nie ma na to w ogóle popytu. A dzisiaj jak dużo osób ogląda materiały inwestycyjne, nie? Teraz tak. Słuchaj, reklamy mnie atakują bardzo na YouTubie, tam, żeby bez prowizji inwestować, słuchaj, no to się zrobiło znowu sexy, wiesz. Nawet słynny aktor, nie pamiętam jak on się nazywa, ciągle jego postać widzę, gdzieś tam spotykam, też nagania na akcję, tak? Tam przestrzega. Słuchaj, no przegapiłeś Amazona, przegapiłeś Apple'a, no. A tak, 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 już skip the Amazons, wiem tak, o czym tak. Mówisz, no, wiem. Nie chcemy reklamować brokera, ale, to leci amerykański. To leci często przed... Taki aktor, co robi pranie. Wiem, o kogo ci chodzi. I on tam składa pranie. Wiem. On często też ta reklama leci przed odcinkami właśnie Veto. Albo na przykład z gościu z mieczem. Na e-commerce, 50% wzrostu. Nie, też śmieszne te reklamy, które są. On się nazywa chyba Alec Baldwin, tak? Alec Baldwin. Nie wiem, ja się nie znam. Absolutnie mam pamięć ryby, jeśli chodzi o aktorów. Nie zapamiętuję, nie czytam te życie na gorąco. Pudelka i tak dalej. Nie znam nikogo, naprawdę. A propos jeszcze takiego już faktu, że już jesteśmy może gdzieś przy schyłku właśnie jakiejś hossy, no to też ostatnio nagrywałem taki odcinek, w którym pokazywałem inwestorów z TikToka. Jest taki profil na Twitterze, może ja wam to pokażę. Inwestor TikTok, TikTok Investors. No to chyba widziałem to. I tam właśnie jeden chłopak z żoną właśnie mówią, tak, widziałem. Że on kupuje akcje i one jadą do góry i wtedy jak już nie lecą do góry, to on sprzedaje. I tak właśnie można to robić w kółko. No i proste i logiczne, nie? Tak. Tak, TikTok Investors. I to jest właśnie taki profil, w którym ludzie na TikToku właśnie no, naganiają, mówią o akcjach, które kupują i tak dalej. I to... A, to cały taki, masz taką sekcję, tak? Z tego cała TikToku sekcja, to z tego jest mnóstwo. Po prostu codziennie ludzie dają porady na TikToku. O, to jest ten gościu właśnie, Tak, pamiętam, to było bardzo, bardzo szerowane. No i to jest też, może być już też odznaka już, że jesteśmy blisko jakiejś korekty. To jest oznaka, tak. Tam a tutaj a propos inflacji, jeszcze tu przygotowałem to właśnie, że Niemcy już raportują od pół roku deflację i też teraz była, najbliższa jest 0,7 nawet była raportowana w którymś momencie, tylko nie była harmonizowana do roku, więc... Anualizowana do roku. No, ale więc... słuchaj, to prezes NBP podziela właśnie to zdanie, że w inflacji nie będzie, a będzie być może nawet deflacja i że stopy trzeba obcinać. Czyli tutaj widzę, że zgodnie z prezesem Glapińskim... Tak, a jednocześnie prezes Glapiński mówi, że będzie banknot 1000-złotowy, więc... Więc albo wie, jak to będzie się rozgrywało, że najpierw właśnie... Janem III. No, chodzi mi o to, że zauważ, że może on wie o tym, że będzie spadek właśnie inflacji, bo mamy w grudniu 2,4% inflacji, ale to właśnie może w najbliższych latach będzie po prostu więcej i się spełni to, co ty mówiłeś, Albert, czyli
będzie ten taki permahossa na polskiej giełdzie, związana właśnie z inwestycjami publicznymi, z takim tym CPK, z kolejnymi mierzejami i tak dalej, że będzie tutaj pakowane bardzo dużo pieniędzy w różne inwestycje, uruchomienie gospodarki już takiej centralnie planowanej, ale kosztem oczywiście skupowania obligacji i rozwijania, powiększania tego długu publicznego. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Dopóki nie ma podwyższonej inflacji, no to mówię, to giełda powinna rosnąć. Tak mi się wydaje. O, to jeszcze pokażę coś takiego jak. Czy ja dobrze pamiętam, że pan Krugman Paul to jest były szef Fedu? W każdym No razie nie wiem, na on. pewno jest noblistą, tak? Słynny ekonomista. Nie, Już. nie kojarzę, żeby on był A, kiedykolwiek czy szefem ja to PR. znajdę? A on ostatnio pokazał, że nie trzeba spłacać tego długu. Zaraz zobaczymy, zaraz dojadę. Ponieważ ten dług od II wojny światowej, na przykład, oni spłacali, emitując kolejne obligacje. I dzięki temu, że obligacje te były emitowane i skupowane i tak dalej, ten dług w stosunku do PKB cały czas spadał, ponieważ na długu rozwijała się gospodarka amerykańska i ten dług był tam, wiesz, 100% tego produktu krajowego brutto i od tamtego momentu od lat 50. spada. I to jest ta taka polityka naprawdę nie austriacka, tylko właśnie keynesistowska. Ale no, ma tutaj punkt i bardzo możliwe, że tak dużo osób będzie w tą stronę szło. Ja No, tego teraz nie znajdę, ja to przygotuję pamiętaj, odcinek o tym. Jeszcze raz? że koszty bardzo spadają obsługi długu, jak są zerowe stopy, prawda? I tak Tak. długo, jak są zerowe stopy, tak teraz rządy wykorzystują i plasują gigantyczne emisje obligacji. Jak spojrzysz Tak, na to jest. planowane emisje, nawet na przyszły tydzień, obligacji amerykańskie, to są gigantyczne pakiety. Ja takich nie Tak. pamiętam. Także jakby i Trump to wykorzystywał, i teraz Biden, prawda? No nie będzie gorszy. I na maksa się zadłużają przy tak niskich stopach. Ja tego też nie winię, prawda? No bo jeżeli możesz za darmo mieć kredyt, to dlaczego nie, tak? Tak, tam Nie za były to nawet płacę. obligacje sprzedawane przy stopie 0,08%, te 30-letnie na przykład, a teraz cena, czy te stopy są na 1,8%, więc już banki biorą nawet po takiej niskiej stopie, bo wiedzą, że będą ścinane te stopy, no nie? I tam jest w miliardach tygodniowo, więc grubo się tam dzieje. Przeróżne, wiesz, czy to 2-letnie, czy to 10-letnie, czy 5-letnie, czy teraz nawet rozmawiałem o tym, żeby 50-letnie obligacje wprowadzić, żeby tylko właśnie kreować jeszcze więcej długu. Ale przecież są już tak zwane wieczyste obligacje. Obligacje, które nigdy nie zapadają. Po prostu tak jak, nie wiem, tak jak spółka dywidendę wypłaca, tak co roku masz odsetki. Japonia takie wyemitowała, a w Europie Austria jako pierwszy taki No. poważny kraj. Też było duże zdziwienie, tak? Także już to się dzieje. No właśnie, to Także się już dzieje. obligacje wieczne, tak? Już nie na 50, tylko na No i 1050. pytanie, jak to się właśnie wszystko rozegra w najbliższym czasie. Zobaczymy. Albert, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, było przyjemnie. Macie dużo pewnie pytań do Alberta. Proszę Was, żebyście zapisali to w komentarzach. To zbierzemy i zrobimy drugi taki materiał. I bardzo Was przepraszam, że nie mam tego Paula Krugmana, tego wykresu. Właśnie a propos wojny światowej i obligacji, ale to już poszliśmy w kolejne tematy. Ale jeszcze przegadamy, dużo przegadamy, Albert, dużo do przegadania jest. Ale teraz jeszcze Albert chciałby was zaprosić właśnie na live'a Szejka. Opowiadaj o tym 1200% w tamtym Tak, roku. słuchaj, często jak ja mówię ten wynik, to ludzie nie wierzą. Nie, to niemożliwe. Natomiast ja to monitoruję, jest to przedstawiane publicznie, znaczy publicznie na forum VIP-owskim naszym, Wiem, Longterm. Jest to wiem. najlepszy inwestor z naszej społeczności. I to nie jest tak, że mu się udało w zeszłym roku, bo to w zeszłym roku on by wykręcił aż 1228%, ale poprzedni miał 258%, z tego co pamiętam. 2 lata temu miał prawie 100%, także jest ten progres, on cały czas ewoluuje też, jest coraz lepszy moim zdaniem, ta jego szkoła. On opiera tam swoją metodologię na poziomach FIBO i na takim autorskim systemie własnych fal. Coś jak fale Eliota, ale zupełnie na odwrót niemalże, tak? Że ktoś, kto jest dobrym Eliotowcem, to by się za głowę złapał, natomiast jest to skuteczne. Także zapraszam bardzo serdecznie w czwartek 28 stycznia o 20:00. Będzie takie otwarte szkolenie, otwarty wykład, po którym będzie też sesja pytań. Myślę, że warto około godziny prezentacji, potem pewnie z pół godziny sesji pytań. Także link będzie pewnie gdzieś tam w opisie, tak? Dobra. Macie
Także serdecznie zapraszamy. Ja też się uczę, garściami czerpię od Szejka. Jest to doświadczony w ogóle zawodnik, bo on jest od początku giełdy, tak? Też przechodził jakieś, wiadomo, wzloty i upadki jak każdy, a teraz ma taki naprawdę rygorystyczny system, wiesz, zarządzania kapitałem. Niemalże można by było z tego bota, wiesz, napisać, tak się śmieję, że czy Szejk jest człowiekiem w ogóle, czy to nie jest jakaś inteligencja, bo jestem w szoku, wiesz. W ogóle matematyk z wykształcenia, także... Ale jest spekulant, to tak o to chodzi, że to jest spekulacja, nie? To jest kontrakty, opcje i tak dalej? Nie, nie. On stosuje kontrakty, ale najczęściej w formie zabezpieczenia akcji, natomiast sam jego portfel akcyjny to jest wygenerował większy zysk w zeszłym roku, czyli naprawdę też ma nosa do spółek, które po prostu albo trzyma na długi termin, albo spekuluje. No, na przykład taki przykład ci powiem, że on 40 kółek wykręcił na Biomedzie w zeszłym roku. Czego większość była trafiona, także... No i rzucało wtedy, nie? I ten, Biomed, no. widzi, że papier jest płynny, tak? Dobrze chodzi właśnie wedle tej metodologii, wedle szkoły i tych fal Szejka autorskich i tylko na nim spekuluje, tak? Jakby jak już wybrał sobie Biomed, to na Biomedzie grał. Potem był Innogy, taka spółka, która testy produkuje na COVID-a, też COVID-ówka, tak? Czy na, nie wiem, na CD Projekcie też, wiesz, i to short, long też, prawda? Czyli albo akcje kupuje, ale też shortuje niekiedy, tak? Jak widzi okazję zashortować, to cały rynek najczęściej też, tak jak tam wspomniałeś, kontrakty terminowe, ale na akcjach też mu się zdarza i powiem ci, że no naprawdę dużo widziałem na giełdzie, to z całą odpowiedzialnością mówię, ale no kogoś takiego to jeszcze nie spotkałem, żeby pokazywał też, prawda, te wejścia swoje. No bo, nie, bo pytam, bo w tym roku właśnie chcę się skupić właśnie na takiej spekulacji bardziej, nie? Już na pozycjach i tak dalej, zamiast makroekonomii i long-termowego właśnie inwestowania. Okay. Na, oczywiście, a w przyszłym roku będą dywidendy, dywidendówka, także no zobaczymy się na pewno jeszcze w przyszłym roku. Dobra, różne Albert. Podejścia, tak. Także zapraszam Ciebie też serdecznie w czwartek o 20:00. Myślę, że ciekawy materiał będzie. Dobra, do zobaczenia moi drodzy. Pamiętajcie, link jest w opisie. Wszystkiego dobrego i zadawajcie pytania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, słuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki, do zobaczenia. Z inwestorskim pozdrowieniem. Zapomniałeś. Tak jest.